Okej, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z gry Heroes of Might and Magic 3 Complete. Moi drodzy, bierzemy się już za piątą kampanię. Niech żyje król. Wojna w Erafi to najlepsza rzecz, jaka mogła spotkać ludność krainy Deia. Wojna na taką skalę to niekończące się żniwa dla naszej armii nieumarłych. Dziś świętujemy, jutro podbijemy Erafię. Grób króla. To będzie ten pierwszy scenariusz. Nie wiedziałem, że tutaj, jeżeli przytrzymam prawy przycisk, to tutaj też mamy taki, wiecie, scenariusz, nie? Król Gryb Honhart, człowiek, który wygnał nas z Rafi, nie żyje. Inwazja Nikhonu i Efolu ofiarowała nam dar śmieci. Nareszcie możemy zbudować własną armię i sami najechać Erafią. By zapewnić sobie sukces, potrzebujemy tylko dobrego taktyka. Musisz więc odnaleźć grobowiec króla Gryb Honharta. Mając 3 miesiące na dostarczenie ducha opresji do Stonecastle, poszukaj Mentsa, wypełnienie jego misji, pozwolić przenieść nagrodę do następnego scenariusza. Okej. Okay. Czyli tak, czyli tutaj mamy zaklęcie falę śmierci, mamy szkieletornię oraz mamy jednego czarnego rycerza. Wiecie co? Wybiorę może falę śmierci, dlatego że jest lepsza od tej dwójki, nie? To zbudujemy szybciej, za 1000. Tego, no, raczej nie chcemy mieć jednego, a potrzebujemy ich więcej. Czar jest o wiele lepszy, nie? Rozpierdolimy przynajmniej tego wroga, nie? Szybciej. Dobra, lecimy. Poziom średni, let's go. Świętym celem naszej nacji było zabicie człowieka, który wygnał nas z Erafii. Jednak inwazja wojsk nigońskich i eofolskich była dla nas niespodziewanym prezentem. Pola Erafii usiane są ciałami jej rycerzy. Dla nas to okres zbiorów, okres wojny. Królowa Katarzyna jest godnym przeciwnikiem. Aby pokonać pozostałą część wojsk Erafii, potrzebujemy kogoś, kto dorówna jej zdolnościami taktycznymi. Mamy plan. Ironiczny plan. Wykorzystując fakt, iż Katarzyna będzie zajęta wojną z Królestwem Nigon, prześlizgniesz się z małym oddziałem do miejsca, gdzie pochowany został król Griffinheart. Uważaj jednak. Ten teren okupowany jest przez rozproszone, ale dość silne oddziały armii erasjańskiej. Kiedy już odnajdziesz grób króla, wskrzesimy go i sprawimy, iż stanie na czele naszych wojsk. Z królem Griffinheart, dowodzącym naszymi armiami, szybko odzyskamy jego królestwo i zmienimy je w królestwo zmarłych. Okej, okay, więc tak. Szpiedzy donieśli, że grób króla Griffinharta znajduje się w Stonecastle, niedaleko północnej granicy Erafii. Te obszary ominęły zawieruchy wojny z Nikhonem i Eofolem. Szybko przeszukaj teren, odnajdź zwłoki króla, a wtedy my będziemy mogli tknąć w nie życie. Jednym z przedmiotów potrzebnych do rytuału ożywienia króla jest duch opresji. Musisz odnaleźć ten artefakt i zanieść go do Stonecastle. Trzeba tego dokonać bardzo szybko. Jeżeli duch króla opuści ciało, wszystko będzie stracone. Okej. Więc tak, mamy tutaj Vokiala, który ma taką specjalną umiejętność o nazwie wampiry, że tam zwiększa obronę i atak wampirów. Także bardzo spoko, nie? Dobra, więc tak, skoro możemy wziąć dworek, why not? Weźmy jeszcze tutaj kolejnego bohatera,
żeby nam tutaj pomógł w zbieraniu wszystkiego, co się da. Gdzie to kurwa jest? Tutaj, tutaj, tak. Szkielety. Bardzo dużo mamy szkieletów. Bardzo dobrze. Weźmy go. O, właśnie. I będzie o wiele lepiej, nie? Dzięki temu. Okej, tutaj się znajduje ten grób. Kurde, bo... Fuck. Tam ten komar. Poczekajcie chwilę. No i już pola zła. Nieważne. Dobra, lecimy. Czyli tak, czyli... Ty musisz tutaj zbierać, chłopie. Wszystko. Okej. Tutaj musisz iść na dół. Rzecz jasna. Także idziemy. Na dół. Okej. Grobowiec dusz, czy to robić, czy po prostu może gildię magów lepiej? Weźmy tą gildię magów. Ona będzie zdecydowanie lepsza, nie? Okej, ty sobie zbierasz ładnie to wszystko. Oda szkieletorów. Nie wiem, czy tutaj będą mnie atakować. Nie wiadomo. Zaraz to sprawdzimy. Tak, trochę tutaj to robiłem. Jedynka oczywiście. Sprawdzimy. O, ładnie. Dzięki za szkieletory. Dobra. Tak, szkieletory chcę więcej. Tak, tak, spoko. O. Ten też jest spoko. Lecimy dalej. No ta niestety babka zbiera. Szkoda. Amulet trzeźwego umysłu potrzebujesz, tak? No dobra. Gościu w ogóle ma strasznie, ale to strasznie mało ruchu. Szkoda. Dobra, ty idziesz już tutaj, typie. A my sobie co zbudujemy tym razem? Maluzeum, nie? Żeby strzelali. Typy. Dobra. Dzięki za złoto. Tutaj coś mamy. Klepsytrym diabelskiej godziny potrzebujesz. Dobra. Na razie to wszystko niestety. Tak, weź te zjawy. I tutaj jest kolejny garnizon. Okej. Grobowiec dusz zbudować? Pasowałoby niestety, nie? Sale ciemności, no nie wystarczy mi tutaj tej rudy, nie? Dobra, poczekamy chwilę jeszcze. Może jeszcze coś zbudujemy? Na przykład... Szkieletornię, która kosztuje 1000? No i elo. Dobra, tu masz doświadczenie. Zaawansowane płatnictwo, weź, chłopie. A ty co? Idziesz do zamku od razu, nie? Czemu by nie? Niestety tak szybko nie dotrzesz do zamku, bo masz mało ruchu. A szkoda. Co tutaj jest dalej? Zaraz to sprawdzimy. Skopane groby. To jest też spoko, weźmy to. Im więcej szkieletów, tym lepiej, nie? Dobra, co tutaj masz, typiaro? Zaraz to sprawdzimy. Salę ciemności już mogę zbudować, znakomicie. Weźmy to. I od razu lecimy już na dół.
Okej. O, tutaj już są kusznicy, więc cofnę się już powoli. Bardzo mała mapa, więc bardzo szybko to zrobimy. Okej. No to co, jazda, nie? Przyspieszenie byłoby lepsze. Dla... Dla moment. Dla tego typa raczej nie. Dobra, ty do przodu, wiadomo. Do przodu. Dawaj tak. Super. Trochę do przodu. A, ty w tego strzelasz, to fajnie. Dobra. Ładnie. Wyjebane. Też wyjebane. Znakomici, bez strat. Dwa szkielety dodatkowo za free. Okej. Lecimy dalej. I tutaj mamy już Loinisa. A tutaj co? Pikinierów tylko. Dobra. Super. Ty już wracasz do zamku, żeby mu dać te wszystkie jednostki, które stworzyłeś. Co jeszcze? Zbuduj tutaj ten nekromon. Coś tam szkodzi. Dobra, lecisz dalej. Okej. No i teraz mogę go rozjebać, nie? Raczej. 6 manę potrzebuję niestety do tego. Więc może być ciężko. Okej. Wal w tego typa. Bo on jest bardzo groźny akurat. Ta fala śmieci by się sprzedała, no ale niestety nie mamy za bardzo dużo many. Dobra, wali może w tego typa już. No, będzie groźnie chyba, raczej. No niestety stracony typ. Szkoda. Co dalej? Ten już padł typ. Wali go taki chuj. Do przodu. Wali go tego typa. No tu już tragedia będzie. Potężna tragedia. Coś wam powiem. O, super, ładnie. Zostało się dwóch typów. Dawaj tak. Dobra, dosięgnij go już. Super. Tego też. Fajnie. Ten już padł typ. Aha, bo on ma taki duży atak. Aha, no to już wszystko już jasne. Dobra. Dobra, dobra. Nie dosięgnie raczej, więc zrobię coś takiego. Aha. On chce tak ze mną zrobić, ten typ. Nie, no to nie fajnie z jego strony. On chce pierwszy zaatakować, wiecie? Ja mu na to nie pozwolę, żeby mnie tutaj rozpierdolił. No i elo. Mamy amulet śmieci, większy korbacz gnoli i lunetę. Fajnie, nie? 19 szkieletorów. Super poszło, nie? Dobra, lecimy dalej. Dostarcz te jednostki mu, temu gościowi. Szkoda kasy niestety. Tak, skończ tą turę. No i elo, przejmujemy go, nie? Jakoś. Przyspieszenie daj.
Nie dosięgnie znowu. Shit. Ale to nic. Dobra. Mistrz artylerii. Czerwony przegrywa. No i mamy wszystko. Co się da, nie? Wieżę łuczniczą by zbudował. Okej. I co dalej? A, ci już są niezależni teraz. Więc też trzeba tutaj ich jakoś przejąć, nie? Dobra, ładnie. Weź to złoto. Przyda nam się bardzo. Odwiedzone już. Okej, tutaj mamy jeszcze to złoto. Co jeszcze mogę tutaj zrobić? Zrobię tak. Zrobię tak. I elo. Wzmacniamy się dlatego, bo generalnie w pociemiach mamy tych kuszników, nie? A ja nie chcę walczyć tak, wiecie, na pusto. Dobra, złoto jest. Moc mamy, super. Właśnie, sprzedałaby mi się tutaj jeszcze taki Lidian Magów, nie? O, idealnie. Dobra, idziemy na dół. Idziemy do tego już typa. No i co? Lecimy dalej. Odwiedzone, wszystko pięknie. Dobra, czyli tak. Dajemy mu to wszystko. Plus jeszcze zamienimy te... tych pikinierów na szkielety. Bo nam się po prostu sprzeda, nie? Targowicho zbudujemy. Dobra. Kuźnia potrzebna nam będzie i koszary. Okej. To co? Lecimy już na nich tutaj, powoli. Czy mogę zbudować w tej chwili? Nie, nie mogę. A to by mi się bardzo sprzedało, nie? Bardzo. Grobowiec z dusz sobie zbudujemy. Żeby mieć duchy, nie? Nieodwiedzone. Rtęć nam się sprzeda, wiadomo. Zero kasy oczywiście, w sensie mamy 1000, ale zero kasy dalej mamy. Czyli gówno. Okej, no to co, jazda z nimi. Do przodu. Bardzo ładnie. Mamy już atak, także na plus wchodzimy. Elo, już po tobie. I po tobie też. Super. Szkielety, ładnie. Lecimy dalej. Przejmujemy to wszystkie kopalnie. Okej. Chodzimy tak. Bierzemy ich tutaj wszystkich. Ilu się da? A co jeszcze? Dajmy tak. Ładnie. Tutaj mamy kolejny garnizon do zniszczenia. Dobra. Super atak. Dawaj tak. Halo. I po tobie, typie. O właśnie. Szkielety na plus.
Grupa zbrojnych, moi drodzy. Ciekawe, czy damy z nimi radę. Sprawdźmy to. Powinniśmy z nimi dać, ale co ja wiem. No, jest zdecydowanie za dużo. Czyli trzeba jakoś wykombinować, nie? Dobra, ty do przodu, bo musisz. Broń się. Wal po ryju. Super, ładny strzał. Tego muszę przyspieszyć, ale no niestety dalej nie mamy many. Wielka szkoda. Dobra, wal tutaj już. Ładnie. O ty cholera. Już siebie nie ma. Dobra. Zaawansowana nekromancja, fajnie. Oślepienie, super. Jeszcze tutaj weźmiemy tych typów. No i tutaj dalej niestety nie mamy dalej złota. Weźmy ich tutaj do siebie. Okej. Lecimy. Wiedza, super. Okej. To mogę iść tutaj generalnie, no bo cóż. Właśnie, co się w ogóle tworzy? Aha, Rada Miasta to mało daje już. Shit. Dobra, dawaj te wampiry. Dawaj te duchy. Dobra, nice. Przyspieszenie raczej nie. To by chyba raczej zły pomysł, jeżeli chodzi o kuszników. No już ginie jeden lisz. Najgorzej. Dobra, walnij tutaj, w to miejsce. Super, poszło. Halo? A to tam szkielet, to wiecie. A, blisko. Do przodu. Powinieneś już leżeć, ale... O właśnie. Dobra, mamy szkieletory. Przejmujemy tą kopalnię. I lecimy dalej. Łasica. Amulet pamięci trzeba mieć. Jeszcze dodatkowo. Okej, i mamy już całą mapę prawie odkrytą, oprócz tych podziemi. Czyż nie? No dobra. Dawaj złoto. Złoto jest mi bardzo potrzebne.
Idź na dół. A ty sobie tutaj kupuj dalej to wszystko. Ile się da, oczywiście. Kapłani, grupa kapłanów. Zęsik tutaj dam. Okej, super. O, będą mnie atakować, szkoda. Ale my mamy za to przyspieszenie. I zróbmy coś takiego. Okej. Strzelcy to jest nic złego. Akurat. Dobra, elo. O ty cholero. Ja ci zaraz dam. Dobra. Won. Podstawowe odkrywanie. Weź w nekromancji lepiej. Dobra. Tutaj mamy kolejnych kapłanów, grupę przeciwników. Grupa mnichów. No nie wiem, czy dam radę ich zabić, ale zobaczymy. Dobra, jeszcze weź te duchy i elo. No, będzie atak znowu. Sprzedałaby mi się taka, wiesz, dobra armia, nie, na nich. Aha, walą w wampira teraz. To nie fajnie. Dobra, dawaj najpierw tego typa. Później tego. Daj jeszcze tak. Tutaj walnij. Powinien już leżeć, no właśnie. Dobra. Złoto, surowce, super. Czyli co? Czyli będziemy tutaj raczej czekać na tego typa, który będzie nam dawał wojska, nie? Raczej. No. No bo wiecie, no bo trudno ich tutaj pokonać, nie? Odkryjmy tutaj to. Coś tam jest. Coś tam jest. Tutaj coś jest. Aha, tylko tyle, dobra. I amulet, tak? Na misję poboczną, dobra. Dobra, dobra, git. Idziesz do zamku. Weź to wszystko. Ładnie. Znowu dzień siódmy. Pegazy. Nie fajnie. Wiecie? Bo mogą tutaj być na mapie całej. Mogą mi blokować drogę. O, widzicie? Na przykład tutaj. Podziemia? Na szczęście tutaj nic nie krzyżuje naszych planów, na szczęście. No, ale mogą być tutaj trochę problemy. Dobra. Pójdę tutaj już, żeby było bliżej do niego.
Dawaj tylu. Jeszcze. Dawaj tak. Okej. Dawaj tak. I elo. Już powinno być po nich. Raczej. Dobra, git. Lecimy już tutaj. I zajebmy ich tutaj szybko, nie? Co jeszcze? Rada miasta? Czy tworzenie nowego bohatera? Nowy bohater raczej, żeby pomógł tutaj dostarczać wojska. Dobra. Poczekaj jeszcze. Wie czemu? O Jezus Maria, zjebałem trochę. Dobra, git. Weź jeszcze tych typów i lecisz już. A ty już sobie atakuj. No, niestety trzeba atakować. Ale mamy za to falę śmieci. Co, no niestety... słabo daje, wiecie? Także no trzeba tutaj jakoś z nimi coś zrobić. Wal tutaj. Do przodu. Dawaj tak. Ja, idzie do wampira, nie fajnie. Ale zadał w ryj. No super. A ja dalej tracę szkieletory. Jezus. Dobra, dawaj tak. Okej. Szkieletory na plus. Jeszcze żywotności, super. Już mamy tutaj złoto na plus. Amulet życia też będzie nam potrzebne do robienia questa pobocznego. Dobra, ty już tutaj dostarczyć znowu kolejne jednostki. Super. Lecisz tak. Okej. Z łatwością. Kula przeciwstawienia. To jest akurat niefajna kula. Bo po prostu nam coś daje takiego, że jeżeli będziemy mieli w naszym ekwipunku tą kulę, to wtedy nie będziemy mogli używać czarów. Zresztą... ten nasz wróg też nie będzie mógł używać czarów, nie? Także... no właśnie. Podstawowa magia ziemi lepiej, nie? Dobra. I idziemy tutaj już na dół. Dawaj to. Dawaj więcej tego. Dobra.
tutaj lecimy na dół. A ty sobie tutaj dalej dostarczaj te wojsko. I zaraz chyba powinieneś wziąć od niego wszystkie jego artefakty, nie? Bo trzeba zajść te misje poboczne, prawda? Dobra, git. Złoto, złoto. Tutaj też mamy złoto. Gdzie to było? A, tak, dobra, nieważne. Nieważne. Dobra. Lecimy. Szybko. Dawaj ten amulet. Dawaj też tak. Okej. Zrób tak. Zrób tak. Zrób tak. Tak zrób i tak zrób. Plus jeszcze zrób coś takiego. Coś takiego i coś takiego. Niech on będzie miał tutaj więcej rzeczy. No i elo. Trzeba tutaj to jakoś upraszczać, nie? Dobra. Stój dalej w miejscu. Ty dostarczaj. Właśnie. Tutaj muszę to zanieść. Tutaj muszę jeszcze zanieść. Dobra. Dawaj to wszystko. Co ci tam szkodzi? Tak, mam to już. No i fajnie. Jedna misja zrobiona. Idziemy jeszcze tutaj. Odwiedzone, dobra. Ty już tutaj lecisz. Ty dalej dostarczaj te jednostki. Natomiast ty już idziesz do niego, żeby mu to dać. Dawaj tak. O tak, będzie lepiej. Tutaj muszę dostarczyć i to wszystko, dobra. Nie wiem gdzie jeszcze. O, podstawowa nawigacja, dobra. No to git. To mamy zrobione. Aha, okej. Fajnie. Tak, zrób to. Dostarczone mamy już. Dobra, idź już tam do niego. Zrobię sobie coś takiego jeszcze dla jaj. Okej. No i elo. No niewiele brakuje do szczęścia. A
ale mu to damy, nie? Dawaj to wszystko. Typie. Okej. Jeszcze to dasz. No i fajnie. Lecimy tutaj już na dół. Daj te szkletory. O, idealnie, nie? Duch opresji. Wymiana na nagrodę. O, fajnie. Dobra, no to co, idziemy już na dół. I co, i powoli będziemy kończyć tą misję, nie? Jeszcze coś zbudujemy dla jaj w tym miejscu. Nie wiem. To zbudujemy. Jelo. Docieraj tutaj już do zamku. No i mamy zrobioną misję w mniej niż 3 miesiące. Gratulacje, udało ci się dostać twój cenny ładunek w nienaruszonym stanie. Wygrywasz. I mamy zrobioną scenariusz. Informujemy, zrobiony. Kiedy trwały prace nad wskrzeszeniem króla Gryffindora, aktualnemu dowódcy naszych sił, królowi Wilmarowi, przydarzył się niefortunny wypadek. Niestety jego skutek był śmiertelny. W związku z tym całe dowództwo, a także tron naszego królestwa przekazany został w ręce króla Gryffindora. Jego doskonała umiejętność kontrolowania i dowodzenia naszych wojsk była zaskoczeniem nawet dla nas. Nasze rokowania są więc bardzo pomyślne. Okej. Więc tak, mamy teraz do wyboru dwa scenariusze. Sezon zbiorów oraz należna kara. Ale słuchajcie, to dopiero w następnym odcinku za tydzień. Także słyszymy się w kolejnym odcinku z gry Heroes of Might and Magic 3 Complete. Już za tydzień.